To jest droga na taką przełęcz, która mnie strasznie wymęczyła, bo to był ponad 40-kilometrowy podjazd na taką przełęcz Gięcu, 5 tam z kawałkiem. Potem znowu był zjazd do Doliny na około 4000 metrów nad poziomem morza. No i potem był podjazd do bazy pod Everestem, gdzie podjeżdżałem w towarzystwie dwójki innych rowerzystów. Spotkałem po drodze Chińczyka na rowerze i Niemkę. I to jest też bardzo ciekawa historia, bo Niemka jechała aż z Tajlandii, wróciła tam z Wietnamu, kupiła sobie po drodze rower. Trochę miała takich nieprzyjemności po drodze jeden sama, więc wymyśliła, że będzie jechała w towarzystwie mężczyzny. Znalazła po drodze Chińczyka, który nigdy wcześniej nigdzie dalej na rowerze nie pojechał, no i udało jej się go nagłonić i jechali razem. No i mnie się udało nagłonić ich, żeby pojechali ze mną do bazy pod Everestem. Strasznie malowicza droga. Najpierw podjeżdżaliśmy na taką przełącz Pank, też tam około 5000 metrów, 5020 tam według wysokościomierza. I już tej przełączy się tam, o to jest właśnie Niemka, jeszcze ciekawa sprawa, że ona gitarę też wiozła na tym rowerze. I w ogóle była bardzo mocna. Bardzo sobie dziennie radziła, Chińczyk trochę gorzej. On gdzieś tam ciągle zostawał, trzeba było na niego czekać. Ale jak na pierwszą podróż rowerową, to radził sobie bardzo dobrze. No i wjechał się na całkiem dobrze, tam kilka dni właśnie spędziliśmy razem. Potem pojawił się jeszcze trzeci rowerzysta, to był Niemiec. O, tu właśnie widać tego Niemca po drodze. A tu jest Chińczyk, który tam po prawej stronie, taka kropka czarna, no to właśnie tam jedzie. My już byliśmy trochę wyżej. To już jest przełącz Pank. Z tej przełączy się roztacza fantastyczny widok, jak jest pogoda oczywiście, bo często nie ma pogody, ale jak jest pogoda, no to jest fantastyczny widok na masyw Everestu. No i tam już akurat, jak my byliśmy na przełączy, to było trochę zamrożone niebo, ale tam już się czubek góry pokazywał po środku. No i na początku mieliśmy w planie, że zjedziemy sobie do doliny, ale potem nie mogę nam pomóc, żeby gdzieś zanucować po drodze. Będziemy mieli ten super widok na Everest. No i rzeczywiście zanucowali się w namiocie, znaczy właśnie ich dwóch. Mieliśmy trochę tak zwanego jedzenia lefilizowanego. To są takie sproszkowane posiłki. Tu akurat bigos w koperek. Tu był bigos z ziemniakami. To się gotuje w tym kociołku. To jest bardzo fajne jedzenie, bo ono smakuje jak prawie jak świeże, pachnie i ma też bardzo duży wartość odżywczy. Także całkiem dobra rzecz. No i tu już jest masyw Everestu, to było wieczorem. Zachodziło słońce, potem rankiem mieliśmy kolejny pogodny dzień i bardzo dobrze było widać górę. Stąd jeszcze było tam prawie dwa dni do samej bazy. Znaczy, no, jak się ktoś uparł, to można też dojechać z językiem na wierzchu w jeden dzień, ale zrobiliśmy to jeszcze dwa. Oto na przykład ta ciężarówka, która tam widać, jak zjeżdża po tej skrętynie, no to za 10 minut udało się ją dogonić, jak tu z tego miejsca, gdzie robiliśmy to zdjęcie. I tak poprzedniego dnia Chińczyk jechał za nami, to następnego dnia jechał przed nami. Tam jak widać tą kropkę, to jest Chińczyk i następnego dnia on chciałby na nas czekał, bo my robiliśmy sobie po drodze zdjęcia, a tam jakby zwlekaliśmy, prawda? I także, no tak się role się odwróciły. To jest klasztor Rockpool już pod masywem Everestu, najwyżej położony na świecie, taki na stałe zamieszkany, tam jest prawie 5000 metrów nad poziomem morza. No i w tej samej bazie tam to właściwie nie jest jeszcze ta główna baza, bo dojazd rowerami do głównej bazy był niemożliwy. Były szlaban, pan nas nie chciał przypuścić, jakiś wojskowy, troszeczkę niżej nocowaliśmy tam, w nocy trochę śniegu spadło, trochę się to było chłodniej. No i tutaj już sama góra. Zazwyczaj te wyprawy wszystkie komercyjne wchodzą właśnie w takim żebra tam po lewej stronie, które widać. Potem jeszcze jest podejście szczytowe, takie w sumie wygląda na łatwe. No, zapewne łatwe nie jest, bo sama wysokość. To właściwie są tutaj trudności ze zdobyciem Everestu związane z wysokością. To nie jest góra trudna technicznie. Ta trasa tak, no, tak prawda klasyczna, ale jeśli chodzi o wysokość, no to no to jest to na pewno bardzo duży wysiłek. Już choćby właśnie taka jazda rowerem na tej wysokości, no to też, no, znaczy idzie się dobrze, ale nie można za szybko na przykład jechać, bo trzeba szybko się łapie zadyszkę i na przykład się szybciej męczy. No i właśnie wspomniałem wcześniej o Niemcu, ten, którego się najbliższego wracaliśmy z tej bazy, to pojawił się trzeci koleż, pojawił się Niemiec. No i jakoś tam się nie mogliśmy dogadać i Niemka z Chińczykiem pojechali z Niemcem, a ja pojechałem w drugą stronę. Już nie jechałem z nimi do Katmandu, tylko postanowiłem, że zostaję w Tybecie i wracam do lasu.
I trochę się pogubiłem, miałem jeszcze w planie, że pojadę sobie gdzieś tam w okolicy granicy z Butanem. Miałem trzy mapy, wszystkie się okazały niedokładne. Nie miałem wtedy GPS-a, tak jechałem trochę na przestrzał. I tutaj dojechałem do takiej wioski właśnie, której się kupcie. Zresztą większość takich wiosek, gdzie nie było turystów, no to tak patrzę na mnie jak na UFO. Tutaj akurat siedzę na lecie i jem makaron. Więc to oni ciągle patrzą, jak się wychodzi siku, no to też patrzą, jak coś innego, no to też ciągle z kolei patrzą. I tak no, po prostu tak, taka no, chwili intymności trochę czasami brakuje. No ale to nagradzają takie właśnie spotkania z dziećmi czy ze starszymi bardzo miłe. Teraz tak moment za nimi, kilka zdjęć dzieci. Trzech tygodniach jeżdżenia w Tybocie. To wyglądało podobnie, że po prostu jeździłem od wioski do wioski. Patrzyli na mnie jak UFO. Czasami tam zostałem dzień, dwa, pomagałem. No, tak sobie jeździłem. No i jak dojechałem do lasy, to kupiłem bilet z lasy do Pekinu na pociąg. To był rok, w którym otworzono teraz to najwyżej położoną na świecie linię kolejową. Ona akurat od dwóch miesięcy działała. No i miałem 10 dni jeszcze do spędzenia w okolicach, więc wybrałem się na takie jezioro Namso, położone na 4700. Tam spędziłem też kilka dni z tubylcami, z nomadami. Tam spałem kilka razy z nimi w wiórcie i byłem bardzo dobrze tam z nimi. W sumie też niewiele mówiliśmy, no tutaj w tej wiórcie właśnie spałem. Jak dojechałem, rozbiłem namiot, ale zaprosili do siebie. I tam najpierw spałem w jednym skutek, potem jeszcze w takim drugie. I właściwie zupełnie słowa nie były potrzebne, po prostu doskonale się rozumieliśmy poprzez gesty, jakieś takie wzajemne uśmiechy, ciąkanie, dotykanie i w ogóle tam jakaś taka symbioza, w ogóle mnie to nie interesuje, bardzo przyjemnie. Jeszcze jedno pytanie, czy pamięta Pan coś takiego w swoim życiu, właśnie taki moment, który zainicjował tą Pana pasję? Coś, co zdecydowało się, że... No właściwie to jest ciekawa sprawa, bo ja najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa mam związane z rowerem. Pierwsze takie najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to mam jak jadę na rowerku i od razu na dwóch kołach, a potem jeździłem na czterech. Jak jeździłem na czterech, to nie pamiętam. Pierwszy tak na komunie, tak to nie, to było wcześniej, to było chyba za 4 lata wtedy. 3 albo 4.
i jechałem na tym rowerze przez takie działki, gdzie tam mieszkałem i walnąłem w płot. I po prostu uderzyłem głową w płot. Ale i potem po prostu zawsze był ten rower. Strasznie lubiłem siedzieć na rowerze. Miałem, jak chcieli mnie w domu karać, no to mi zabierali rower. Ale ja właśnie ciągle uciekałem na tym rowerze, bo pamiętam, że zawsze mnie ciekawiło, co tam jest za tym polem, lasem, za tą miedzą, co za hutą, bo tam były dwie huty szkła i ciągle gdzieś tam wyjeżdżałem. Miałem tam też kilkanaście lat, wyglądałem na 12 albo na 13. Wszyscy mnie nocowali, pytali się, dziecko, co ty tu robisz, zrobiłeś się, co, gdzie twoi rodzice? A ja, że z Polski jestem, że właśnie jadę z nami. To był bardzo fajny wyjazd, naprawdę. Po prostu spodobało mi się wtedy.